Witam Was serdecznie. Minął rok od poprzednich świąt. No i czas podsumować powoli ten mijający rok. No, spotkały mnie różne takie przejawy hejterstwa. Między innymi tak na początku roku ktoś zamówił mi pizzę, później ktoś notorycznie zostawiał kontakty w jakiś w firmach telekomunikacyjnych, żeby do mnie odzwaniali, na to ostatnio co się zdarzyło, a to jakieś ogłoszenia, a to jakieś wydarzenia typu Sylwester z Łowiczakiem i tak dalej. Ale mówię, czas mija już ten rok, zbliżają się święta i czas po prostu się z każdym pojednać z Was. Pamiętajcie, że to co robicie jest bardzo nieładnie i to też mogą za to grozić jakieś tam konsekwencje. Nie zdajecie sobie czasem sprawy, robiąc takie rzeczy, że to jest karalne. To jest też grzech ciężki, pamiętajcie o tym. I dobra rada, idźcie jeszcze do spowiedzi. To jest jeszcze ostatni dzwonek. Tak zwracam się do moich hejterów. A tak wszystkim, to co? Życzę wszystkich, życzę zdrowych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych wspólnie z rodziną. Ze smacznej Wigilii. No i co? I szczęśliwego nowego roku 2018. Aby był lepszy od tego minionego. Tak więc cóż. Pozdrawiam wszystkich moich widzów kanału Łowiczak 123. Pasjonatów kolei, pasjonatów pogody. Właśnie w tej chwili mamy wichurę przed dzień Wigilii za oknem. Święta zapowiadają się bez śniegu. No to znaczy niepraktyczne, jest cieplej trochę, ale jest nie jest ślisko. Niektórzy wolą ze śniegiem. Także wszystkiego najlepszego w tym nowym roku i w te święta. Także pamiętajcie, zawsze trzeba myśleć pozytywnie, żebym ja po prostu nie miał jakichś powodów do jakichś zachowań, bo zdarzyły się różne rzeczy, także no, tam coś powiedziałem za dużo i kogoś tam bardzo zraniłem tymi słowami. No, także uważajcie, co nade mnie na temat mnie słyszycie, bo ja też mogę czasem zareagować. Nie jestem po spowiedzi, jestem pozytywnie nastawiony. Pamiętajcie, wszystkiego najlepszego dla Was i mniej tego hejterstwa, bo to naprawdę niczemu dobremu nie służy. Pamiętajcie o tym. Także mówię, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku i właśnie pojednania ze wszystkimi. Jak niektórych osobach mi zależy, żeby tutaj była pewna zgoda, żeby nie było konfliktu żadnego. Żeby nikt mi nie wypominał, że nie pracuje i tak dalej. To jest moja prywatna sprawa. Szanujcie czyjąś prywatność też. Przestańcie po prostu takie różne rzeczy pisać. No to jest taki przejaw ludzkiej zawiści. Także pamiętajcie, wszystkiego, że takich rzeczy się nie robi. A tak poza tym, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia w tym nadchodzącym nowym roku, nie tych wesołych świąt, jak mówiłem wcześniej, żeby Wam się szczęściło. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.